Cześć, witam Was bardzo serdecznie i ponownie z tej strony Esgarot. W drugim odcinku oczekiwanej, chyba najbardziej ze wszystkich serii, gry Neverhood. Co było ostatnio? Ostatnio zbadaliśmy leże złego potwora i wcisnęliśmy przycisk. Teraz mamy do zrobienia bardzo fajną rzecz. Której... O kurde, nie przygotowałem sobie notatek. Fucking shit. Okej, dobra. Zaraz to ogarnę. Okej, dobra. Słuchajcie, wrócimy do tego miejsca, gdzie była ta układanka z literą H i ten długi korytarz. Tam jest jedna rzecz, którą należy, powiedzmy, niezbędnie wykonać. Że też ten Clayman nie mógłby podbiec czasem. Oczywiście idziemy tutaj, mamy już otwarte. Patrzcie uważnie. Nie będziemy oczywiście iść znowu na koniec korytarza. Jakbym miał jeszcze raz tam iść, to bym się już pochlastał. Należy zamknąć te kolce, żeby one się wysunęły ze ściany. I wracamy. To będzie bardzo ważne do ukończenia, znaczy do przejścia dalej po prostu w tej grze. Już wam wyjaśnię, jak dojdę do odpowiedniego momentu, o co chodzi. I czemu muszą być wysunięte, a nie wsunięte. Okay. I teraz idziemy do nowej lokacji, czyli do żółtego budynku, który mamy przed naszymi oczami. Spójrzcie uważnie. Mamy tutaj taki budynek, on jest oczywiście zamknięty. Tu są trzy fujarki, pojemniki, rurki. Co ja trzy mówię? Jezus Maria. Pięć i tu też pięć. Mamy też przycisk na ziemi i taką czaszkę. O co chodzi? Przede wszystkim należy włączyć wodę. Ta woda będzie leciała tutaj tylko pod warunkiem, jeśli tam w tym miejscu, gdzie był potwór, włączyliśmy tą wodę. W poprzednim odcinku na pewno kojarzycie. Clayman pije tą wodę. Nie wiem, czy on ją połyka, czy nic, czy nie, ale zagadka tutaj jest dość trudna i wiele osób miało z nią na pewno problem. Ja też z nią miałem problem, siedziałem bardzo długo nad nią. Teraz już mam przygotowane rozwiązanie, bo pamiętam już przez tyle lat, o co tutaj chodzi. Słuchajcie, jest przycisk. Usłyszeliśmy taką melodię. I musimy tutaj plując do tego odpowiednią ilość wody. Musimy sprawdzić, żeby to było. Ta melodia była taka sama jak ta. Jak się nie uda, to się wylewa, drzwi się nie otwierają. Więc rozwiązanie jest dość ciężkie, trzeba bardzo dużo razy próbować. Za każdym razem trzeba pić tą wodę. On po prostu, on. Najlepsze jest to, że on rzyga tą wodą z żołądka, ponieważ widać, że ona mu przepływa przez gardło i wpada do brzucha. Jezu. Okej, i żeby melodia była taka sama, należy do pierwszej rurki wlać 3. Tutaj 1, tutaj 2. Tutaj nic, 0 i tu 4. I jedziemy. Tak jest. To jest rozwiązanie. Przypomnę, 3, 1, 2, 0, 4. Hey, Clayman! Say knock knock. Knak, knak. Ja nie wiem, co to jest za telewizor, ale on zawsze go jakoś w pensem się bałem. I ogólnie jest świetna muzyczka, znowu leci w tle. Kurde, to jest Big Brother po prostu, obserwator. I to są te kolce. Gdybyśmy nie wcisnęli tego przycisku z powrotem, one byłyby schowane i byśmy nie mogli się dostać na górę po nich jak po drabinie. Tutaj znowu jest kolejny automat do wrzucania dyskietek, ale nie będziemy go używać. Olać to. I w tym pomieszczeniu mamy ostatni przycisk.
ogóle to jest kolejna jajcarska scena. Jaja na całego, patrzcie na to. Jak na pornosach. I to jest tylko to. To nie ma w ogóle żadnego tak naprawdę celu. I schodzimy. Spadamy z tego budynku, już tutaj nie będziemy raczej wracać. Nawet na pewno. Czas przejść do, powiedzmy, drugiej części. Drugiej części tego świata. Już wam pokazuję, gdzie i o co chodzi. I pójdziemy do tej jaskini, tej takiej fioletowej. Tam będą takie drzwi, których nie będzie się dało otworzyć, jeśli nie klikniemy tych trzech przycisków dziwnych. Na szczęście już mamy je kliknięte, więc chodźmy. To jak tej jaskini zawsze się w pewnym sensie bałem, ona jest taka mroczna. I otwieramy, tak jest. Jesteśmy w tej części teraz z armatą, z wodą, z mostem, o której wam mówiłem wtedy, patrząc z drugiego mostu, wtedy, w poprzednim odcinku. I słuchajcie, tu jest kolejny monitor, jest to rzecz, której nie lubię w tej grze, jest strasznie wredna. Przygotowałem sobie kartkę, należy to wynotować. Wszystko jest robione losowo i randomowo, dlatego naprawdę warto notować. Klikamy raz, sprawdzamy, jaki symbol się pojawi i szybko go rysujemy. Uwaga. Okej. Okej, drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Trzeba bardzo to szybko rysować. Szósty. Sekunda. Siódmy. Laskę Mikołaja. Drzewko. Ósmy. Dziewiąty. Nie wiem, co to jest za cholerę. Dziesiąty. I usłyszeliśmy teraz taki dziwny dźwięk. Trzeba zaznaczyć ten symbol po prostu kółkiem albo go podkreślić, że na dziewiątej pozycji taki jest symbol i taki jest dźwięk. Lecimy dalej. Dziesiąta. 11. Ok. I 12. Ciekawe, czy idzie od nowa. Tak, prawdopodobnie idzie do nowa, więc pewnie jest ich 11. Dobra. To się przyda pod koniec gry. Na razie nic z tym nie zrobimy. Nie ma bata. Chodźmy do rakiety w sumie. Ok. Ale pikseloza, Jezu. Spójrzcie, to jest to, co widzimy, czyli ciemność. Mamy trzy symbole pionowe i trzy symbole poziome. Jeśli pamiętacie, w poprzednim odcinku w takiej piwniczce ze zgaszonym światłem te symbole pionowe nam się wyświetliły. Ale na razie nie będziemy ich ruszać. Mamy wycelowane armatę w to pęknięcie w ścianie. Wystarczy aktywować strzał. W ogóle te jego miny to jest totalna jazda. Dokładnie. Przepraszam. Teraz spuściliśmy wodę, tam zatkał się otwór.
Ale nie możemy tam zejść, ponieważ wciąż jest most. Dlatego tu jest kolejna zagadka, za pomocą której most opuścimy. W ogóle jazda jest niesamowita. Spójrzcie, tutaj mamy klocki z plasteliny z różnymi symbolami. I musimy dopasować symbol do tego. Okej. Okej. A, nie, jednak to nie było to. Raz, dwa. Kurde. Jeszcze raz, raz. Teraz będzie takie P. Czyżby to? Też nie, bo to jest, musi być odwrotnie wszystko zrobione. Dobra, to będzie to. I teraz tak. Które B? To B, to B czy to B? Ja nie widzę tego w ogóle. Powiedzmy, że to będzie to. Uwaga. To było to, super. Teraz będzie takie F. To będzie to. Mam nadzieję, że nie spadnie. Odwrócone P. Nie widzę, co tutaj jest, kurde. No nie! Shit. Shit happens every day. Okej, dobra. To. 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 I prawdopodobnie to będzie już to. Dobra. No i teraz które B? Kurde, jak ja nie lubię tej zagadki. Ona jest łatwa, ale potem od nowa trzeba tysiąc razy to robić. Powiedzmy to. Boże, dziękuję. Dobra, już się powinno udać. I ściągamy na dół z mostu, robią się schody. Co dziwne, to samo dzieje się z prawdziwym mostem. Spójrzcie tylko. I za pomocą tego możemy zejść na dół. Tutaj będzie taka scena, która zawsze mnie rozwalała. Teraz już ją znam, więc już mnie mniej śmieszy. Ale beka jest niesamowita. Super. Wiecie co, ja zapiszę grę. Po prostu mina Claymana, jak schodzi z tych schodów, jest absolutnie genialna. Okej, co my tutaj mamy? Co tam mieliśmy? Dobra, już wiem. Tutaj jest fajny motyw, jeśli ktoś grał, to na pewno kojarzy ten motyw. To jest ten... ta dziura, do której spłynęła cała woda. Jest napisane Danger, don't jump in the drain, you will die. No i słuchajcie, jak się wskoczy tutaj, to jest strasznie śmiesznie. Bo już wam pokazuję. The end, i to jest koniec gry. I to jest koniec gry. I lecą kredyty i tak do końca. Dziękujemy za grę, wszystkim polecamy się. I tyle, więc lepiej tu nie wskakiwać. Ale motyw, przyznajcie, że jest oryginalny. Jedźmy na górę. Za cholerę nie pamiętam, gdzie się jeździ tutaj i jak się jeździ. To jest fajny labirynt. Przyjemna muzyczka. Na pewno tu na górę się zawsze jeździło. Słuchajcie, tutaj jest ważna rzecz do zanotowania. Te fiolki są... Ja je sobie szybko zapiszę, bo bez tego raczej nie przejdę tej gry. Raz, dwa, trzy, niebieska, zielona, czerwona albo różowa. Czerwona jest pełna, zielona jest całkowicie pełna. To jest również całkowity random, więc trzeba uważać. 1, 2 i pół. Niebieska jest pełna w 2,5. Sprawdźmy, co jest dalej. Tu prawdopodobnie nic nie ma, ale dla świętego spokoju pojadę.
To co to jest za motyw z tym? Z tym... do jazdy. Aha, tak, tu nic nie było. Dobra, to będę pamiętał, żeby tu już nie wjeżdżać. I w dół, i w dół, i w dół, i w dół. Hopu, hopu, hop. Chilloutowa muzyczka. Bardzo przyjemna. Jedziemy w lewo. Kurde, jaka miazga dla mózgu, jak na to patrzę. Okej. Całkowite skupienie. Tam było jedno rozdroże. Tutaj cały czas jedziemy w lewo. Tutaj do góry było. Ale tutaj też jest do góry. I tutaj też. Kurde, ale to już jest w dół. The fuck? Jakim cudem? Czemu ja się wracam? A, okej, dobra, tutaj do góry da się. Co jest? Nie pamiętam tego. Jak wysoko. No dobra, a i chyba już kojarzę, co to będzie. Tak, tutaj na górze będzie domek Williego, tego naszego, powiedzmy, przyjaciela. On tutaj sobie mieszka, można zajrzeć. Albo mieszkał raczej. Tata, dead. Wszystko rozwalone. Jakieś rzeczy, wujak Willy. I tyle, nie możemy tutaj wejść, możemy tylko zajrzeć. Także to jest taka tylko ciekawostka przyjemna. Nie ma to w ogóle żadnego wpływu na naszą fabułę. W dół teraz popylamy oczywiście. No i powrót. Trochę czasochłonne. W sumie możemy już wracać. Jest tutaj jeszcze takie radio na górze, którego można posłuchać. Tam będzie muzyka do zapamiętania. Ale ja nigdy tego nie robię. Zwykle metoda prób i błędów w tej zagadce, którą za chwilę będziemy rozwiązywać, więc bądźcie cierpliwi. Tak, tutaj na dół muszę teraz pojechać. Kurde, bele. Dobra. Wysiadka. I wysiedliśmy. Teraz, moi mili, idziemy do tego żółtego budynku z anteną, który się pojawił pod wodą, kiedy spuściliśmy tą wodę. Ale plask. Jakby uderzać dwoma kawałkami mięsa o siebie. Otwierać! Aj, shit. Dobra, nieważne. Słuchajcie, tutaj jest radio, które jest wyłączone. Radio należy włączyć. I już wam mówię, jak to trzeba zrobić. Nie wiem, czy jest sens to nagrywać. Ale no cóż, chyba trzeba będzie. Trudno. Aby włączyć radio, musimy się cofnąć do początkowej lokacji, czyli tam, gdzie byliśmy na samym początku. Tam, gdzie był ten... stwór jedzący pierścienie. I po prostu aktywować piąty pierścień z brzegu, dlatego ja się tym teraz zajmę. No kolejny taki motyw, trochę wkurzający graczy, zrobiony przez... przez twórców tej gry. Że trzeba się tak daleko wracać. Ale wiecie, w przygodówkach bardzo często jest taki motyw stosowany. Więc dlaczego miałoby nie być go w Neverhoodzie? Most podniesiony, możemy przejść z powrotem po jaskini, przez jaskinię. W ogóle ja nawet jak pierwszy raz grałem, to myślałem, że nawet taki symbol nad drzwiami coś znaczy. Już to, ja to wszystko zapisywałem, widzicie? Nad drzwiami? Ale on chyba nic nie znaczy w końcu. Okej, idziemy do tego budynku po lewej stronie, do tego klocka kwadratowego.
Obracaj się, Clayman, obracaj, obracaj, obracaj. Obracaj pupę. O tak. Piąty pierścień. Włącza radio. I wracamy. A to zwierzę to musi mieć przekopane życie. Cały czas w miejscu siedzieć i jeść ten pierścień. Nie sądzicie? Wracamy znowu do żółtego budynku. Trochę się nachodzimy, ale to jest niestety niezbędne, aby skończyć tą grę. Naprzód, naprzód. Nie wiem do końca, czemu te drzwi się zawsze zamykają same nagle z siebie. Widocznie tak musi być. Teraz oczywiście most w dół, majty w dół, a my idziemy pobawić się troszkę radiem. Co prawda to już będzie w kolejnym odcinku z tej serii Let's Play, bo nasz czas dobiega już powoli końca, ale przynajmniej się zbliżę. Jak robię to wszystko najszybciej jak się da. Na dół. W ogóle ta rakieta, która tutaj jest po lewej, ona będzie jeszcze przez nas używana przynajmniej dwa razy chyba. Może i raz. Nie, raz. Będzie miała dość duże znaczenie dla całej fabuły. Animację znamy, Clayman za każdym razem będzie tutaj spadał już. Ile razy nie będzie próbował. Radio jest włączone. Ja zapiszę grę. Zapisz. Tak, jest. I co? No i kończymy ten odcinek. W kolejnym odcinku za pomocą radia otworzymy te drzwi. Zejdziemy do podziemi. Tam pokażę wam zagadkę, która po prostu bardzo dużo ludzi wkurzyła. I która była w pewnym sensie granicą, do której może dojść przeciętny gracz, który zwykle nie gra w przygodówki. Czyli naprawdę bardzo trudną rzecz. A z drugiej strony bardzo oczywistą. Czyli dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie teraz w lewym dolnym rogu kciuka, jeśli wam się podobał odcinek. Zachęcam oczywiście do komentowania i subskrybowania. Trzymajcie się, cześć, pa pa.